Kolejne pytanie, proszę bardzo. Przemysław Apostolski, Stowarzyszenie Koliber. Panie pośle, ruch Kukiz 15 konsekwentnie opowiada się za ścisłym trójpodziałem władzy. Ten sam ruch popiera jednak tworzenie kolejnych komisji śledczych stanowiących wkroczenie władzy ustawodawczej w domenę prokuratury. I moje pytanie brzmi, czy nie widzi pan tutaj sprzeczności? Chodzi o komisję do spraw wyłudzeń VAT-u, tak? Której ja jestem autorem, ja mówię tak? W ogólności i nie przesądzam, czy jest proszę to słuszne, pana, czy nie. Absolutnie komisje śledcze, proszę zobaczyć, do czego one są powoływane. One są powoływane do tego, żeby ujawniały styk polityki z przestępstwem. I wydaje się, że to jednak działa. Ja też byłem sceptyczny, ale w przypadku wyłudzeń VAT-u skierowałem taką uchwałę i mam wrażenie, że ta komisja powstanie. I za każdym razem, kiedy występuję z telewizji, mówię o tym wprost. Komisja, która ma powstać do spraw wyłudzeń VAT, nie będzie ścigała przestępców, bo od tego jest prokuratura. Natomiast tym przestępcom ktoś pozwalał na wyłudzenia rzędu setek miliardów złotych i wyprowadzania żywej gotówki, które państwo w każdej rzeczy kupionej w sklepie wprowadzili do obiegu fiskalnego. Panie pośle, ja bardziej chciałem zapytać o to, czy ten trójpodział władzy Monteskiuszowski, czy to nie jest taki bardziej idealny jakiś model, który w rzeczywistości w ogóle nie funkcjonuje, ponieważ ustawy są pisane w rządzie, prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, Trybunał Konstytucyjny jest negatywnym ustawodawcą, tak. Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy mocą uchwał o mocach zasad prawnych tak naprawdę ujednolicają stosowanie prawa w Polsce, co pan jako przedsiębiorca na pewno wie, że to, czego najbardziej brakuje w polskim sądownictwie, to jest jednolite stosowanie prawa. I w związku z tym wydaje mi się, że ten postulat jakby dążenia do takiego ścisłego trójpodziału władzy no już w dzisiejszych czasach jest nieaktualny, bo w XIX wieku można było sobie to wyobrazić. Dzisiaj wydaje mi się, że jest już to już się zaczynam kręcić na fotelu, dlatego że to jest podstawa dzisiejszej tragedii narodu polskiego, czyli tragedii polegającej na tym, że mniej zarabiamy, mamy bardzo skomplikowany ustrój w ogóle państwa. Ten gabinetowo-parlamentarny ustrój prowadzi do tego, że człowiek, który ma wykonywać obowiązki ustawowe, czyli minister, sam dla siebie pisze ustawy. Więc pytam się, kto inteligentny, a przecież oni są inteligentni, napisze ustawę tak, żeby miał robotę. Otóż on napisze tak ustawę, żebyście wy mieli pracę. Czyli żebyście mieli jeszcze więcej obowiązków, jeszcze więcej, żebyście musieli płacić podatków i tak dalej, i tak dalej. Otóż ten trójpodział władzy polega na tym, że minister z greckiego służący ma zasuwać z obowiązku służącego na rzecz narodu polskiego, a ustawy ma pisać Sejm Rzeczpospolitej z Senatem. Ale jak pisać, jak centra legislacji są w ministerstwach, a nie w Sejmie. No jak pisać? No. Dziękuję za odpowiedź, aczkolwiek słowo ministrare pochodzi z łaciny, czyli służyć, no tak, więc tak, nie tak, z greki, tak. Tylko z łaciny. No. Dziękuję.